Kanał na YouTubie Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Wita bardzo serdecznie wszystkich miłośników Pisma Świętego. Wszystkich, którzy poszukują na kartach Biblii, tej natchnionej księgi, drogę prowadzącą do zbawienia i chcą się dowiedzieć, jak mają żyć i postępować, aby podobać się Bogu. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy o naszych pieniążkach. Czy naszymi pieniążkami możemy uczcić Boga, uwielbić naszego Stwórcę, no i również przyczynić się do rozwoju sprawy pańskiej na tej ziemi? Zanim jednak otworzymy teksty biblijne i będziemy je czytać, chciałbym do czegoś was zachęcić. Przede wszystkim posiadamy taką fajną broszurkę pod tytułem 10 Bożych przykazań. Bardzo ciekawe teologiczne opracowanie znaczenia Dekalogu biblijnego zawartego w Piśmie Świętym, w drugiej księdze Mojżesza, omawiającego również różne zmiany, które nastąpiły w tym Dekalogu. Tą broszurkę, jeśli zamówicie, otrzymacie za darmo, bezpłatnie. A więc prosimy, piszcie do nas, proście, chętnie Wam wyślemy. Drugą bardzo ciekawą, taką cieniutką książeczką, broszurką jest broszurka pod tytułem Biblia mówi. W tej broszurce przedstawione są biblijne zasady wiary. Przedstawione są teksty Starego i Nowego Testamentu uzasadniające te zasady. No, i również zawarte są krótkie komentarze na ich temat. Broszurka Biblia mówi: jest za darmo. Jeśli zamówicie, poprosicie, wyślemy wam ją bezpłatnie. No, i trzecia pozycja, o, do której bardzo serdecznie zachęcam, to jest książka pod tytułem Poza Wyobraźnią. No, książka to może za duże słowo, raczej książeczka poza wyobraźnią, ale naprawdę bardzo ładnie wydana. Kolorowe ilustracje, zdjęcia kosmosu, zwierząt. Książka poza wyobraźnią przedstawia wspaniałość kosmosu galaktyk, mgławic, układów planetarnych. Wskazujących na wszechmoc i wszechmądrość Boga. Książka, książeczka, poza wyobraźnią, przedstawia również cuda natury tutaj na naszej Ziemi, tajemnice różnych organizmów, których do dzisiaj nauka nie potrafi zrozumieć i wyjaśnić. Książeczka ukazuje nam wspaniałość Boga w otaczającym nas świecie przyrody. Bardzo serdecznie zachęcam do jej zamówienia i przeczytania. Jest bezpłatna. Każdy, kto tą książeczkę zamówi, wyślemy do niego pocztą, żeby mógł sobie spokojnie ją przeczytać, cieszyć się jej treścią ku Bożej Chwale, a więc poza wyobraźnią. To są te trzy pozycje, do których bardzo serdecznie Was zachęcam. No a teraz porozmawiajmy sobie o naszych pieniążkach w kontekście nauk Pisma Świętego, w kontekście służby bożej. Mieliśmy pierwsze spotkanie na temat dziesięciny i dowiedzieliśmy się, że dziesięcina jest jedną z najstarszych instytucji biblijnych. Funkcjonowała już w czasach patriarchalnych. Abraham oddawał dziesięcinę, Jakub oddawał dziesięcinę. Potem została uregulowana w czasach Mojżesza i Żydzi, prawda, oddawali dziesięcinę Bogu. W czasach monarchii izraelskiej naród żydowski także służąc Bogu oddawał dziesięcinę. Która była przeznaczona na utrzymanie funkcjonowania systemu religijnego starożytnego Izraela jako narodu wybranego ludu Bożego. Ale to było w Starym Testamencie i wielu uważa, że w Nowym Testamencie yy, dziesięcina, przywilej oddawania dziesięciny stracił swoją aktualność. I po prostu nie ma potrzeby, żeby składać dziesięcinę, żeby ofiarowywać Bogu część naszych dochodów dla wsparcia dzieła Bożego, dla zbawienia innych ludzi ku Bożej chwale. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie na temat dziesięciny w kontekście osoby Jezusa Chrystusa, jego nauczania. Czego nauczał Pan Jezus o dziesięcinie? Kiedy czytałem Ewangelię Nowego Testamentu, zauważyłem, że w czasach Chrystusa Izrael nadal oddawał Bogu dziesięcinę. A Pan Jezus wspominał dziesięciny przy różnych okazjach. Tutaj na przykład chciałbym powołać się na Ewangelię Łukasza i tam w rozdziale 18. Przeczytać wersety od 10 po 12. Pan Jezus powiedział. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże. Dziękuję ci, że, jestem, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy. Albo też jak ten oto celnik, poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. I dalej Pan Jezus opowiada, że z kolei celnik w świątyni bił się pokornie w piersi, Boże bądź miłości w niegrzesznemu. No i oczywiście ten celnik wyszedł ze świątyni pojednany z Bogiem. Natomiast faryzeusz, jak to mówi często, mój zięć nosem przesuwał chmury, mówiąc: No, ja jestem taki wspaniały, nie jestem taki jak inny, no, i oczywiście oddaję dziesięcinę, i za to ci, panie Boże, dziękuję. Moi drodzy, w tej przypowieści o faryzeuszu i celniku, Pan Jezus absolutnie nie piętnuje dziesięciny i nie unieważnia jej. Pan Jezus tutaj wskazuje na niewłaściwą postawę tego Faryzeusza, który wzbił się w pychę, miał wysokie mniemanie o sobie. Ale to, że oddawał dziesięcinę, to jak najbardziej słuszne, to jak najbardziej właściwe. Chrystus nauczał, że to, co należy do Boga, trzeba oddać Bogu. W tym czasie, w czasie Pana Jezusa, judaizm oparty był na przepisach i prawach zawartych w Pięcioksięgu Mojżesza. Dlatego oddawanie dziesięciny nadal było aktualne. W Księdze Kapłańskiej, czyli w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 27 Zapisane jest, co następuje, werset 30 i 32. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew należy do Pana, jest ona poświęcona Panu. Wszelka dziesięcina z bydła i strzody, wszystko co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. I właśnie na tych nakazach danych w Starym Testamencie, w czasach Pana Jezusa, Izrael oddawał Bogu dziesięcinę, a Pan Jezus oczywiście na pewno też w tym uczestniczył. I w tym kontekście Jezus stwierdził, że podatek należy oddać cesarzowi. A Bogu to, co należy się Bogu. Pamiętamy historię, jak pewnego razu przybyli do Pana Jezusa pewni ludzie, którzy zadali mu pytanie, w zasadzie, na które wydawałoby się każda odpowiedź była niewłaściwa. Z jednej strony Pan Jezus mógłby się narazić, narazić władzom rzymskim, z drugiej strony straciłby prawda no, poparcie narodu żydowskiego. Ale oddajmy głos Pismu Świętemu, relacji biblijnej, ewangelisty Mateusza. Tutaj otwieram 22 rozdział ewangelii Mateusza i czytam wersety od 15 po 22. Wtedy faryzeusze. Odszedłszy, naradzali się, jakby go usiedlić słowem. I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej, wprawdzie uczysz. I na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje: czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie. A Jezus poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. A oni przynieśli mu denar i rzecze im, czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają cesarza. Wtedy mówi do nich: oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. A gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli. Kiedy czytam tą historię, to za każdym razem ogarnia mnie zdumienie i podziw dla inteligencji, bystrości umysłu Jezusa Chrystusa. Ja naprawdę nie wiedziałbym, jak odpowiedzieć, gdyby mi takie pytanie zadano. A pan Jezus powiedział, że to było pytanie złośliwe, podstępne. Gdyby pan Jezus powiedział, nie należy oddawać podatku cesarzowi, to tak jak powiedziałem, naraziłby się cesarzowi. Gdyby powiedział, że należy, no to oczywiście naród żydowski popatrzyłby na Jezusa Chrystusa niechętnie, bo przecież Rzymianie byli okupantami. A tutaj pan Jezus znalazł złote wyjście i powiedział to, co cesarskie należy oddać cesarzowi, a co Bożego należy oddać Bogu. I z tej wypowiedzi Jezusa wynika wniosek, że skoro dziesięcina należy do Boga, to należy ją oddać Bogu. A więc w tej historii, chociaż nie ma wprost mowy o dziesięcinie, jednak jest zawarta. Pewna nauka, że to, co należy się Bogu, należy jemu oddać. W ten sposób zbawiciel podtrzymał ważność oddawania dziesięciny. Pan Jezus nauczał, że kult Boga powinien być oparty na miłości, sprawiedliwości, prawie i miłosierdziu. Nie znaczy to jednak, że obowiązek oddawania dziesięciny wygasł. Wprost przeciwnie. Dziesięcina stanowi element prawdziwej religii w myśl nauk Jezusa Chrystusa. I tutaj znowu sięgamy do Ewangelii Mateusza do 23 rozdziału i wersetu 23. Pan Jezus w ostrej dyskusji, może nawet i kłótni ktoś by powiedział, pod adresem faryzeuszy, uczonych w piśmie, powiedział następujące słowa. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Moi drodzy, tutaj w tekście greckim Ewangelii Mateusza występuje greckie słowo afiemi, którego używa Mateusz. Greckie słowo afiemi, występujące w ostatnim zdaniu wypowiedzi Jezusa, znaczy opuszczać, odrzucać, zostawiać coś w sensie nagannego zaniedbania, zaniedbywać, porzucać. Dlatego możliwe są następujące przekłady wypowiedzi Jezusa. Na przykład takie: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo dajecie na dziesięcinę miętę i anyżek i kminek, a opuszczacie większej wagi prawa: sąd i miłosierdzie i wiarę. To należało uczynić, a tamtego nie odrzucać albo to należało uczynić, a tamtego nie zaniedbywać, albo to należało uczynić, a tamtego nie porzucać, albo to należało uczynić, a tamtego nie zostawiać. Tekst paralelny tej wypowiedzi pana Jezusa z Ewangelii Mateusza znajduje się w Ewangelii Łukasza w jedenastym rozdziale i wersecie czterdziestym drugim. W Nowym Testamencie Grecko-Polskim, przekładzie interlinearnym prymasowskiej serii biblijnej, ten tekst brzmi. Ale biada wam faryzeuszom, bo dajecie na dziesięcinę miętę i rutę i wszelką jarzynę, a obchodzicie z boku sąd i miłość Boga. To zaś należało uczynić. A tamtego nie opuścić. Przedstawiciele judaizmu w czasach pana Jezusa, faryzeusze uczeni w piśmie, byli bardzo skrupulatni w oddawaniu dziesięciny. Tutaj z tych tekstów wynika, że byli tak skrupulatni, że nawet liczyli ilość łodyg, mięty, ziół, które otrzymywali, aby oddać z tego dziesięcinę. Ale z drugiej strony, wobec ludzi, wobec narodu, no, nie byli zbyt uprzejmi, grzeczni i życzliwi. No i oczywiście patrzyli na y, ludzi z góry, siebie widząc jako tych lepszych, a innych jako tych gorszych. Jezus Chrystus stwierdził, że prawdziwa służba Bogu opiera się na przestrzeganiu prawa. Na miłosierdziu, na miłości, na życzliwym stosunku do ludzi. Ale oczywiście dziesięcina nadal obowiązuje i należy ją również Bogu oddawać. To należało uczynić, czyli miłosierdzie, miłość, życzliwość, a tamtego nie opuścić, czyli dziesięciny nie opuszczać. Pan Jezus nauczał, że finansowanie misji chrześcijańskiej jest odpowiedzialnością wierzących. W Ewangelii Mateusza w dziesiątym rozdziale mamy bardzo ciekawą historię, którą przeczytamy sobie również z Ewangelii Marka i Łukasza. Oto w dziesiątym rozdziale Ewangelii Mateusza od wersetu 5 po 15 czytamy następującą historię. Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się królestwo niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien, i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej, niż temu miastu. Popatrzcie, wolą Chrystusa było, aby misjonarze byli wolni od trosk materialnych i skoncentrowali się na swojej misji. Ich utrzymanie mieli zapewnić ci, dla których zbawienia pracowali. Ci, którym przekazali Słowo Boże, których serca zwrócili ku Bogu. Szczególnie tutaj pragnę podkreślić werset dziewiąty i dziesiąty, gdzie nasz Mistrz powiedział: Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Chrystus w ten sposób tłumaczył wiernym, aby dbali o potrzeby tych, którzy zostali powołani do misji, aby ci powołani do misji mogli wywiązać się ze swoich zadań zwiastowania Słowa Bożego. Miałem kiedyś taki ciężki okres w swoim życiu, i przez pół roku pracowałem w lesie. Jako drwal, ścinanie drzew, zrywka, ładowanie tych wałków drewnianych na wóz, zwożenie ich, potem piłowanie ich, rąbanie i tak Po dniu pracy byłem tak zmęczony ciężką, fizyczną pracą, ale piękną pracą w naturze, w lesie, na świeżym powietrzu. Ale mimo wszystko byłem tak zmęczony, że naprawdę nie byłbym w stanie wykonywać jakiejkolwiek misji ewangelizacyjnej. Marzyłem tylko o tym, aby zjeść ciepły posiłek, położyć się, poleżeć i w końcu zasnąć. Wszystko mnie bolało, byłem totalnie po prostu, no, że tak powiem, wyeksploatowany fizycznie. Ale. Mając zapewniony byt, który zapewnia mi mój kościół, dając czy obdarzając, czy wypłacając pastorom duchownym pewną pensję, daje mi możliwość, aby mógł całkowicie poświęcić się zwiastowaniu słowa Bożego. A przecież te wynagrodzenie, które umożliwia, mi i innym moim kolegom zwiastowanie Słowa Bożego. Ono przecież płynie z darów i dziesięcin składanych przez wiernych, jak również przez tych, którym sprawa Boża leży na sercu, a wcale nie są koniecznie członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ale popatrzmy teraz na Ewangelię Marka i tam szósty rozdział. Historia jest taka sama. Ale tutaj Marek używa troszeczkę innego słownictwa i przedstawia pewne nowe szczegóły, które nie występują w Ewangelii Mateusza. A więc Ewangelia Marka, szósty rozdział i w szóstym rozdziale czytam wersety od siódmego po trzynasty. Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch. I dał im moc nad duchami nieczystymi. I nakazał im, aby nic nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie. Lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwusukien, i mówił do nich: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie aż do swego odejścia stamtąd. A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. A oni poszli i wzywali do upamiętania, i wyganiali wiele demonów. I wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Tutaj znowu mamy zawartą tą naczelną myśl, że powołani do misji uczniowie Jezusa mieli mieć zapewniony byt ze strony osób, które dzięki ich pracy poznały zbawienie. Te osoby powinny zapewnić misjonarzom dach nad głową i podstawowe potrzeby materialne. Popatrzcie, Pan Jezus powiedział tak: I nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwusukien. I teraz bardzo ważny tekst: i mówił do nich: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie aż do swego odejścia stamtąd. A więc Apostołowie, uczniowie Pana Jezusa, gdy rozeszli się, aby zwiastować Słowo Boże, trafiali pod dach osób życzliwych, chętnych przyjąć Boże poselstwo zbawienia. I tam u tych osób pozostawali na tak długo, aż w tej okolicy zakończyli misję zwiastowania Słowa Bożego. Oczywiście o ich potrzeby materialne dbali. Ci domownicy, u których oni mieszkali. Oni zapewniali im dach nad głową, wyżywienie i te wszystkie podstawowe kwestie potrzebne do normalnego funkcjonowania. A teraz popatrzmy na Ewangelię Łukasza i w Ewangelii Łukasza, dziesiąty rozdział. A więc otwieramy Ewangelię Łukasza, dziesiąty rozdział. I w dziesiątym rozdziale czytamy wersety od pierwszego po dwunasty. Tutaj ta historia wysłania dwunastu, by zwiastowali Ewangelię, jest najbardziej obszerna, najbardziej szczegółowa. Zatrzymamy się tutaj troszeczkę dłużej. A potem wyznaczył Pan innych siedemdziesięciu dwóch i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie, oto posyłam was jako jagnięta między wilki. Nie noście z sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój domowi temu. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą, i uzdrawiajcie w nim chorych, i mówcie do nich: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli zaś do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie. Nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg waszych, strząsamy samy na was. Lecz wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. Powiadam Wam, iż w dniu owym lżej będzie Sodomie niż owemu miastu. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus wysyła swoich uczniów, apostołów tutaj mamy grupę ich aż 72. Rozchodzą się po Palestynie, odwiedzają różne wioski i miasta. Idą po dwóch, kiedy docierają do jakiejś miejscowości, tam zwiastują poselstwo Boże. Napotykają na ludzi życzliwych, otwartych na dobrą nowinę. Ci ludzie przyjmują ich. Nasi misjonarze będą u nich mieszkać przez tak długi czas. Dopóki nie skończą swojej misji na danym terenie. Jezus powiedział, że nie powinni opuszczać tego domu i przenosić się do innego. W tym domu, w którym ich przyjmą, mają pozostać aż do końca misji na tym terenie. Domownicy, którzy przyjęli misjonarzy, ci domownicy, którzy dzięki ich pracy również poznali Słowo Boże, i przyjęli odkupienie, Boże Przebaczenie, Bożą Prawdę. Mają obowiązek zadbać o tych ewangelistów, o ich potrzeby, o ich wyżywienie. Wiecie, ja nieraz spotykam w szeregach mojego kościoła, adwentystów dnia siódmego, pewne osoby, które mówią: Nie, nie, obowiązek dziesięciny ustał kiedy Stary Testament po prostu został zamknięty. obowiązek, czy przywilej bym tak powiedział oddawania dziesięciny już nie obowiązuje, nie jest on już konieczny. No oczywiście powiedziałbym tak, miałem takie rozmowy. Jeśli nie chcesz oddawać dziesięciny, nie oddawaj. Jeśli nie chcesz, Przeznaczyć jednej dziesiątej swoich dochodów, tak jak Bóg to zaproponował, na rzecz zbawienia innych ludzi, rozwoju sprawy pańskiej na ziemi, no to nie oddawaj. Ale jeśli jesteś szczerym wyznawcą Pana Jezusa, jeśli kochasz z całego serca swojego Zbawiciela, to przeczytaj sobie te słowa. I zastosuj się do tego, co Pan Jezus tu powiedział. I przyjmij pod swój dach kolportera albo ewangelistę. Zadbaj o wszystkie jego potrzeby. Wyżywienie, odzież, dach nad głową. No wszystko, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania. Aby ten misjonarz, ewangelista, kolporter, który będzie u Ciebie przebywał, mógł spokojnie poświęcić się... Służbie misyjnej tak długo, dopóki jej na danym terenie nie zakończy. Moi drodzy, bardzo często takie osoby patrzyły na mnie zdziwione, nie wiedziały, co odpowiedzieć: oddawać dziesięcinę, czy po prostu rzeczywiście przyjąć kolportera misjonarza pod swój dach na rok, dwa lata, może trzy lata i utrzymywać go. Aby on mógł na tym terenie wykonać swoją misję. A jeśli ten misjonarz, ewangelista czy kolporter ma żonę, a jeśli ma jeszcze dzieci, i z żoną i dziećmi przybędą do tego miasta czy miejscowości, czy ta osoba jest gotowa przyjąć tego misjonarza z jego małżonką i dziećmi? I zadbać o ich potrzeby, aby mogli wykonywać pracę misyjną? Widzicie, Bóg wymaga minimum, tylko jednej dziesiątej. Jeśli ktoś odrzuca dziesięcinę, powinien zrobić to, co tutaj Pan Jezus nakazał. Myślę z takiego ludzkiego punktu widzenia, zwykłego ludzkiego punktu widzenia. Bardziej chyba opłaca się oddawać dziesięcinę niż. Przyjąć misjonarza pod swój dach i na okres jego służby zapewnić mu pełne wyposażenie i utrzymanie. Widzicie, tutaj Pan Jezus nie mówi wprost o dziesięcinie, ale przedstawia naczelną zasadę dziesięciny: że nasze pieniążki służą nie tylko zaspokajaniu naszych potrzeb, ale w pewnej mierze powinny być poświęcone ku Bożej Chwale i przeznaczone na misję, na rozwój sprawy Pańskiej, na dotarcie z Ewangelią do ludzi. Jeśli więc nie chcesz oddawać dziesięciny, możesz znaleźć inny sposób, i tym innym sposobem jest to, co powiedziałem. Przyjmij pod swój dach. I zadbaj o wszystkie potrzeby wybranego przez ciebie misjonarza i ewangelisty, aby on mógł spokojnie poświęcić się swojemu powołaniu. Ale dlaczego Chrystus nie mówi tu wprost o dziesięcinie? Bo Jezus był świadomy, że nadszedł czas wielkich zmian, kiedy świątynia żydowska miała utracić swoje znaczenie. A Izrael swoje wybraństwo na rzecz chrześcijaństwa. Ale lud tego nie był świadomy. Chrystus nie mógł zakazać oddawania dziesięciny świątyni i Lewitom. Byłby to bunt przeciwko ustalonemu przez Boga i nadal obowiązującemu wtedy porządkowi. Poza tym wierzący nie mieliby gdzie oddawać darów i dziesięcin oprócz świątyni żydowskiej, gdyż nie istniał jeszcze wtedy zorganizowany kościół chrześcijański. I w tym trudnym okresie przejściowym instytucja dziesięciny miała się naturalnie ukształtować w wyniku dalszego biegu historii przez prowadzenie ducha świętego. Naukę apostolską oraz ustalenia Kościoła w oparciu o wytyczne Pisma Świętego. Chrystus podkreślił wyraźnie obowiązek należytego utrzymania Kościoła przez wyznawców, a ku temu właśnie Bóg ustanowił dziesięcinę jako te minimum. Czytając Ewangelię. Doszedłem również do wniosku, że dary i dziesięciny są najlepszą, najbezpieczniejszą i najwyżej oprocentowaną lokatą w najbardziej prestiżowym banku świata. W Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza Pan Jezus wypowiedział się na ten temat następującymi słowami. Czytam tekst z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. Werset od trzydziestego drugiego po trzydziesty czwarty. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Piękne słowa. Zbierajcie sobie skarb w niebie. Tam nie ma oszustw bankowych, tam nie ma różnych jakichś no, niekorzystnych dla nas malwersacji finansowych, tam nie ma złodziejstwa, tam procent jest rzeczywiście wysoki. Pan Jezus powiedział: Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. A więc jeśli dla nas w życiu Najważniejszą kwestią jest Boża chwała, zbawienie, życie wieczne i udział w misji szerzenia na świecie Bożej prawdy to mając przy tej sprawie nasze serca, na pewno znajdziemy chęć, aby misję wspierać również finansowo. Inna kwestia. Zauważyłem, czytając Ewangelię, że trudna sytuacja materialna nie usprawiedliwia niewierności w oddawaniu dziesięciny. Że prawdziwa wierność w składaniu dziesięciń darów jest tym wyżej ceniona przez Boga, im większe trudności finansowe przeżywa darczyńca. Na przykład w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale mamy zapisaną pewną historię. Od wersetu pierwszego po czwarty, dwudziesty pierwszy rozdział od wersetu pierwszego po czwarty. Łukasz zapisał, a podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swedary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa grosze i rzekł, Zaprawdę, powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie. Ludzie majętni, bogaci składali ofiary Bogu, których oczywiście wysokość była znaczna i zdumiewająca. Ale ta wdowa w zasadzie była bardzo biedna i uboga. I oddała resztkę tego, co miała. Cztery grosze, a dziesięć tysięcy złotych to jest ogromna różnica. Człowiek majętny ofiarował dziesięć tysięcy złotych, a ta uboga wdowa oddała cztery grosze. No, oczywiście zdecydowana większość z nas, no i skarbnicy, księgowi stwierdzą, że cztery grosze w porównaniu do dziesięciu tysięcy to niewielka suma, ale Bóg na to spojrzał inaczej. Ona miała tylko cztery grosze i wszystkie je oddała. Ci bogaci mieli na kontach duże tysiące. I nie oddali wszystkiego, ale tylko tą część, której oddanie nie zachwiało ich równowagi finansowej. A więc widzicie, możemy mieć mało, możemy borykać się z różnymi problemami i trudnościami finansowymi, ale oddaj dziesięcinę z tego, co masz. Bądź nawet wierny w tych małych kwotach, bo tutaj. Inaczej Bóg patrzy niż człowiek. Pan Jezus obiecał, że Bóg nie opuści tych, dla których królestwo niebios jest priorytetem. W Ewangelii Łukasza w XII rozdziale mamy pewną mowę pana Jezusa właśnie na ten temat, zapisaną od wersetu 22 po 31. I Pan Jezus powiedział tak. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam Wam: nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z Was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. Piękne słowa Chrystusa Pana. Oczywiście, oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że łatwo się mówi. Łatwo się czyta. Ale w praktycznym życiu, no jest już ciężej. Ale rzeczywiście prawdą jest fakt, gdzie Chrystus wskazuje na to, że Boża opatrzność troszczy się o małego wróbelka, przyozdabia pięknymi barwami kwiaty, dba prawda o wszystkie stworzenia żyjące na ziemi. Jeśli więc. My jesteśmy więcej warci niż małe wróbelki, niż jakiś kwiatuszek. Powinniśmy ufać, że tym bardziej Bóg o nas się zatroszczy i pomoże nam przejść przez trudne sytuacje. Oczywiście, to te, te zaufanie w Bożą opatrzność, w Bożą pomoc dotyczy właśnie Naszej ofiarności, naszych dziesięci. Jeśli, będąc w trudnej sytuacji finansowej, ponad swój interes postawisz sprawy królestwa Niebios, ufaj, że Bóg zatroszczy się o twoje potrzeby. Bo widzicie, tak sobie myślę, możemy tu dyskutować. Problem wierności w oddawaniu dziesięciny nie zależy bowiem od tego, ile masz, czy ile ja mam. Ale od tego, czy posiadasz, czy posiadam wiarę i ufność w Bożą Opatrzność. Moi drodzy, tyle Chrystus Pan uczył na kartach Ewangelii na temat ofiarności, na temat dziesięciny. Wyraźnie wskazywał na to, żeby otworzyć przed Bogiem swoje serca, żeby poświęcić swoje dochody, Oczywiście nie w całości, nie o tym Pan Jezus mówił, ale poświęcić te dobra materialne, które posiadamy dla Bożej chwały, dla zbawienia innych ludzi, dla wsparcia misji. Ku temu właśnie ustanowiona została dziesięcina. Dziesięcina to minimum tylko jedna dziesiąta część naszych dochodów, którą Bóg, o którą Bóg prosi, abyśmy ją. Poświęcili na rzecz misji i ewangelizacji. Moi drodzy, tak doszliśmy do końca naszego rozważania. Kiedy spotkamy się następnym razem, zobaczymy, jak kwestia dziesięciny została rozwiązana w Kościele Apostolskim przez apostołów w pierwszym wieku naszej ery. Ale to następnym razem. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Pamiętajcie o komentarzach, o łapce w dół albo w górę, no i oczywiście o dzwoneczku. No i moi drodzy, odnośnie tematu, który dzisiaj poruszyliśmy, być może niektórych z Was porusza serce i chcielibyście po prostu też wykazać swoją ofiarność dla sprawy Bożej. Jeśli nie jesteście załóżmy wyznawcami Kościoła adwentystów, możecie poświęcić część swoich pieniążków właśnie dla sprawy Bożej, dla sprawy pańskiej. Prosimy o wsparcie finansowe dla naszego kanału YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska, żebyśmy mogli się rozwijać, reklamować i docierać do coraz szerszej, że tak powiem, płaszczyzny osób, które by mogły poznać Boga poprzez naszą działalność. Moi drodzy, wszystkie dane na ten temat znajdziecie w opisie naszego materiału. Tam również podane są konta, gdzie można dokonywać wpłat. Popierających czy po prostu wspierających naszą działalność ewangelizacyjną, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. I do zobaczenia następnym razem, oczywiście, pamiętajcie o tych wspaniałych książeczkach. Poza wyobraźnią Biblia mówi i dziesięć Bożych przykazań. Każdy, kto o te książeczki poprosi. Wyślemy pocztą. Oczywiście te książeczki są bezpłatne. Dziękuję za uwagę. Amen.